Cześć, witajcie w ósmej części kursu. Opowiem dzisiaj o paru klasach, które są już zaimplementowane w Java, z których możemy korzystać i które nam czasem mogą bardzo ułatwić sprawę, kiedy nie musimy tworzyć jakiejś własnej implementacji danej rzeczy, tylko okazuje się, że ktoś już ten problem za nas wcześniej rozwiązał. Dobra, zacznijmy może od utworzenia sobie klasy main, w niej statycznej metody main, oczywiście od skonfigurowania utworzenia naszej konfiguracji i przechodzimy do działań. Może zacznijmy od takiej prostej metody dodawanie stringów. I teraz zróbmy w niej pętlę. Powiedzmy 10 tysięcy i 10 razy i 10 tysięcy razy to dodajmy. I teraz utwórzmy sobie może albo inaczej. W jaki sposób zmierzyć czas działania naszego programu? Jest do tego taka całkiem przyjemna statyczna metoda, która nazywa się current time millis i wygląda ona w ten sposób. Int start time to się równa system.currentTimeMillis. Tak, tylko że ona nam zwraca typ long, więc zamieńmy to na long. W tym momencie otrzymujemy zapisaną w tej zmiennej informację, w którym momencie nasz program wystartował. CurrentTimeMillis są to wszystkie milisekundy, które minęły od 1 stycznia 1970 roku. W związku z tym, aby zobaczyć, ile trwało nasze działanie, znowu typ long, end time i tak samo system current time milis. I na końcu result end time minus start time. Jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Praktycznie nie zajmuje nam czasu procesora, a daje dosyć dokładny wynik. I teraz tak, utwórzmy sobie może tutaj stringa. A tutaj zróbmy może coś takiego. str to się równa str plus a. Ok. I zobaczmy, ile czasu nam to zajmie. A przepraszam, nie wydrukowaliśmy naszego wyniku ostatecznego. Result. No i nie wywołaliśmy metody. main.addingString. Ok, teraz już powinno być wszystko w porządku. Czas, który otrzymaliśmy, to 106 tysięcznych sekundy, czyli około 1/10 sekundy. A gdybyśmy tutaj mamy 10 tysięcy, a gdybyśmy tutaj zrobili milion, pewnie będziemy musieli poczekać trochę dłużej. I teraz tak, w jaki sposób obejść ten problem? Czasem może nam się zdarzyć, że będziemy potrzebowali dodać do siebie jakiś milion słówek. Na przykład z mojej osobistej kariery, kiedy pisałem program, który interpretował polecenie języka Logo. Najpierw ten program mi rozdzielał te polecenia w ten sposób, że wszystkie wywołania o nazwie, powtórz, wszystkie pętle, rozdzielał, także właśnie tworzył z nich pojedyncze wyrazy, a na samym końcu musiałem je dodać.
jak widzimy, nasz program jeszcze się nie wykonał. Czyli naprawdę może nam to chwilę zająć. Służy do tego specjalna, właściwie dwie specjalne klasy. Jedna nazywa się String Builder, druga nazywa się String Buffer. Różnica między nimi jest taka, że ta druga jest zoptymalizowana do pracy w środowiskach wielowątkowych. O wielowątkowości nie będę mówił w tym kursie, to już jest rzecz nieco bardziej zaawansowana. Natomiast przedstawię tą pierwszą klasę, String Builder. Pokażę, jak się nią obsługiwać. No zobaczymy, czy program zdąży nam się wykonać, póki skończę pisać, czy nie. String Builder z pakietu JavaLang. I teraz tak. Ta klasa posiada metodę toString, czyli zamianę na stringa, metodę length, czyli taką, która zwraca nam długość, i przeciążoną wielokrotnie metodę append, czyli dodaj stringa, oraz insert, gdzie sobie możemy, powiedzmy, włożyć element na dane miejsce. W ogóle wciskając kropkę i przesuwając sobie tutaj, możemy podejrzeć metody, które posiada dana klasa. Dobra. Użyjemy metody append, tylko jestem ciekaw, czy ten program zdąży nam się wykonać, czy nie. Trwa już 2 minuty. W dalszym ciągu działa. No jak widać, jest to, może być to czasem dosyć pracochłonne. I dlatego warto właśnie poznać ten nowy sposób. Dobra, przerwiemy go, bo to nie mamy chyba tyle czasu. Najwyżej skrócę sobie tutaj do 100 tysięcy. Tak, jak widać, zajęło nam to 7 sekund. A teraz, w jaki sposób zrobić to o wiele lepiej? Ano, robimy to w ten sposób. String builder, kropka, append i tutaj str. Nie musimy, tak jak przedtem, dodawać stringa do stringa. Nie musimy, tak jak to robiliśmy przedtem, dodawać napisu do napisu, ponieważ ta klasa zapamiętuje już to, co się znajduje w niej przedtem, i tak naprawdę metoda append po prostu dodaje nam na koniec, tak jak jeżeli tutaj byśmy po prostu napisali str plus a, to wtedy w wyniku otrzymalibyśmy po prostu 2 razy a. Jeżeli napisaliśmy str, to się równa str plus a, to wtedy musi do swojej aktualnej wartości dodać poprzednią wartość i jeszcze tam literkę a. Dobra. I teraz tutaj zrobiliśmy append str, a tutaj append a. Oczywiście literkę a. I tutaj str to się równa string builder to string. Ok, i otrzymujemy taki sam wynik. Teraz tutaj był czas 7 sekund dla 100 tysięcy dodań tej literki. Zobaczymy, jaki czas otrzymamy teraz. 8 tysięcznych sekundy. Jak widać, różnica jest ogromna. Ta klasa ma naprawdę masę możliwości. No, wynika to z jej budowy i przystosowania. Stringi są jednak stworzone do czegoś innego niż do masowego dodawania siebie. One za każdym razem muszą się tak jak gdyby budować od nowa. String Builder robi to nieco inaczej. Dobra. Opowiem może teraz o samych stringach, bo tak naprawdę tylko powiedzieliśmy, że możemy im przypisywać jakieś napisy, ale sama ta klasa, z racji tego, że jest obiektowa, jak pamiętamy, przynajmniej z dużej litery, daje nam całkiem sporo możliwości. Dlatego może utwórzmy sobie metodę public void showString.
I co możemy zrobić z takim stringiem? No, weźmy sobie jakiś napis. Temporary text str równa się str kropka. I tutaj tych metod jest naprawdę bardzo dużo. Może po kolei. Char add, czyli zwraca nam znak, który znajduje się na podanym przez nas indeksie. Może wprowadźmy sobie indeks zerowy, żeby zobaczyć, jak to działa. Tutaj musimy dokonać takiej instrukcji, ponieważ on nam zwraca charakter, czyli typ char, a my musimy go rzutować na typ string, to najprościej to zrobić poprzez dodanie, po prostu dodanie tekstu. To nam wymusi wtedy typ string. I wydrukujmy str. Oczywiście jeszcze tutaj main show string. Ok, to działa. Wydrukował nam indeks znajdujący się, wydrukował nam element znajdujący się na indeksie 0, czyli t. Daje nam to już dosyć ważną informację, że stringi zaczynamy liczyć od 0, nie od jedynki, tylko od 0. Dobra, co jeszcze możemy sobie zrobić z naszym stringiem? Concat, czyli porównanie. Przepraszam, nie porównanie. Czyli łączenie tak naprawdę stringów. Możemy sobie tutaj jeszcze dodać jakiś inny tekst. ABC. OK. Działanie tego programu jest takie same jak znaka plus tak naprawdę. Bo dodawanie stringów nazywa się konkatencją. Tak właściwie, tylko że jest to w sumie jedyny przeciążony w Javie operator. To też jest ciekawe, że twórcy zdecydowali się na przeciążenie dokładnie tylko tego jednego operatora. I to jest równo, ten zapis, ten plus jest równoważny z tym zapisem, z konkatem. Jak widzimy, zwróciło nam T, ABC, czyli tak jak się spodziewaliśmy, ponieważ najpierw zamieniliśmy nasz temporary text na T, następnie dodaliśmy do niego ABC. O czym by tu jeszcze powiedzieć ciekawym? Substring, czyli możemy sobie wyciąć element z naszych napisów. Jeżeli teraz mamy string, wartość naszego stringa to jest TABC, a my powiedzmy chcemy, żeby to było AB. Dlatego zaczniemy od jedynki, czyli tutaj 0, 1, 2, 3, a skończymy na dwójce. Powinniśmy otrzymać AB. Otrzymaliśmy samo A, ponieważ nie bierze pod uwagę tego ostatniego elementu. To jest, jakby to powiedzieć, do ostatniego elementu, ale wyłącznie, bez zawierania go. Teraz już powinno być w porządku. Tak, otrzymaliśmy AB. Warto o tym pamiętać, tak szczerze mówiąc, też czasem o tym zapomina mi się na tym łapie. Warto to sobie zawsze gdzieś w jakiejś metodzie pomocniczej sprawdzić, że metoda substring działa właśnie w ten sposób. Tutaj jest oczywiście zamiana. Zamiana na małe litery, na duże litery. Metoda trim, o niej opowiem za sekundkę. Metoda trim usuwa nam po prostu spację przed i za naszymi stringami. Dobra, to może przetestujemy jeszcze działanie metody to uppercase, czyli zamień na wielkie litery. Zgadza się, otrzymaliśmy duże AB.
Podobnie działa to lowercase, czyli zamień na małe litery. Zgadza się, otrzymaliśmy tym razem małe litery. I taką ostatnią przydatną rzeczą jest właśnie ta może w ten sposób. Zrobimy sobie tablicę znaków. Charakterki str to char array. W tym momencie nasz string będzie wrzucony automatycznie do tablicy, z którą później możemy postępować tak jak z tablicą znaków, czyli możemy ją sobie wydrukować, zmierzyć jej długość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, chciałbym teraz przejść do czegoś, co nazywa się dokumentacją, jest bardzo ważną rzeczą. Mianowicie jest to opis wszystkich tych poleceń, które ja Wam tutaj pokazywałem, ze sposobem ich działania, z wyjątkami, które mogą wystąpić. O wyjątkach opowiem niedługo, nie na tej lekcji. A także ze wszystkimi, no zresztą przejdźmy może. O. Znajduje się ona na stronie docs.oracle.com, javase 8 docs API index. Można ją odnaleźć po prostu wpisując dokumentację Java w wyszukiwarkę i przekieruje nas na tą stronę. I teraz znalazłem sobie tutaj taką klasę przykładową jak math, czyli klasa służąca do obliczeń matematycznych. Dobra, to może usuńmy. Utwórzmy sobie jakąś nową metodę. Już ją zawczasu wywołam, żeby nie zapomnieć. ShowMat. OK. I teraz tak. Czego by tu zacząć? Może od... ABS, czyli metody zwracającej nam wartość absolutną. OK. Oto jak ją wywołać. A tak, klasa mat jest klasą statyczną, dlatego nie możemy odwoływać się w ten sposób. Musimy to zrobić w ten sposób. Int a to się równa minus 90. Mat.abs na literce a. I wydrukujmy sobie to. Otrzymujemy minus 90. A no tak, oczywiście dostaliśmy zły wynik, ponieważ nie przypisaliśmy sobie tej wartości do liczby a. Jak pamiętamy, wartość absolutna to inaczej wartość bezwzględna. W związku z tym powinniśmy z liczby minus 90 otrzymać oczywiście liczbę 90. Z kolei z liczby 90 również otrzymać liczbę 90. Zgadza się. Tak jak mówię, jest tutaj całkiem sporo tych metod. Możemy jeszcze na przykład wypróbować sobie metodę. Metodę power, czyli metodę podnoszącą nam do potęgi daną liczbę. A tak, 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 tak. Mm,
tutaj potrzebujemy typu double, to może utwórzmy sobie double b, tak, i podniesiemy liczbę 90 do drugiej potęgi i wydrukujemy sobie wynik. (8100). Oczywiście moglibyśmy to, tak jak już się przedtem uczyliśmy, zrutować. A to się równa int b. Tak, nawias oczywiście w tym miejscu. O, już jest w porządku. W tym momencie otrzymamy 800 bez tej kropki i zera na końcu. Tak, zgadza się. Jest tutaj jeszcze taka klasa, która nazywa się Big Integer. Ta klasa służy nam do obliczeń, które wyszły już jednak zdecydowanie poza wartość typu int, a nawet może i poza wartość typu long. Jest zdecydowanie polecana do obliczeń na wielkich liczbach. I oto jak ją wywołujemy. Big integer, big integer. A tutaj wpisujemy sobie wartość naszej liczby. Możemy sobie poszaleć. OK. I teraz wydrukujemy sobie może naszą klasę Big Integer, tylko powiedzmy wywołamy na niej metodę max zwraca nam większą z danych liczb, metoda min mniejszą z danych liczb. Jest taka stała jak pi, która nam... O, może pomnożymy naszą liczbę razy pi, która umożliwia nam wyciągnięcie właśnie liczby pi, ale dobra, może zacznijmy spokojnie. O właśnie. Aby podnieść tą liczbę do potęgi, wpisujemy jej nazwę, czyli big integer, czyli tak naprawdę całą tą liczbę i wpisujemy, do której potęgi chcemy ją sobie podnieść. Nawet nie wiem, czy w sumie jest jeden z kalkulator, na którym moglibyśmy sprawdzić, czy ten wynik jest prawidłowy, ale sądząc po długości, to uznajmy na słowo, że jest prawidłowy. Cóż jeszcze ciekawego możemy zrobić? Wartość absolutna, a może teraz dodawanie. O. W ten sposób dodajemy dwie wartości typu big integer. Czyli utwórzmy sobie teraz może jakąś nasz big integer 2. Dodajmy mu jakąś inną wartość. O. I wpiszmy tutaj big integer 2. OK, wydrukujmy to sobie. Liczba wygląda dosyć ciekawie, ale wydaje się, że jest prawidłowa. Tak, patrząc na długość, wydaje się być całkiem w porządku. Ostatnia klasa, o której chciałem opowiedzieć, jest to klasa random, czyli klasa, która zwraca nam losowe liczby. Jeszcze raz metoda public void. Pokaz losowości. I o, jak widać, tutaj pojawiła nam się już dyrektywa importu. Z racji tego, że zaimportowaliśmy klasę big integer do obliczeń na olbrzymich liczbach. Big double. Znaczy, przepraszam, big decimal służy nam do obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych. OK, show random.
Teraz tak, w jaki sposób wygenerować sobie dowolną losową liczbę? Random, rand, new, random. I teraz int, rand, next int. Tak, tylko jakaś nazwa oczywiście tego inta. I wydrukuj. Okej. Okay. No i otrzymaliśmy liczbę 600 903 841. Pokażę może teraz, jak ograniczyć trochę zakres tych liczb. W związku z tym weźmy sobie nową liczbę typu int, rand, next int i tutaj wpisujemy 100. Oznaczać to będzie tyle, że będzie nam losowało liczby z zakresu od 0 do 99. 100 pierwszych liczb. Sout B. I drukujmy. 21, 13, 40. 56. Może zróbmy tutaj do 10. I dzięki temu może uda nam się wylosować liczbę 0, żeby pokazać, że no, zróbmy to w pętli. Int i 0, dopóki i jest mniejsze od 100. No, wyrusujemy sobie 100 razy. I tutaj. I może ograniczmy jeszcze do 5, czyli liczby od 0 do 4. No, tak jak mówiłem, występuje 0, nigdzie nie pojawia się piątka. Więc teraz co zrobić, jeżeli chcemy mieć powiedzmy liczby od 1 do 10? O, takie zadanie jest bardzo dobre. Może wydrukujemy sobie przykładową tabliczkę mnożenia. 100 przykładowych działań z tabliczki mnożenia. Jak tego dokonać? Jest mniejsze od 100, ponieważ będziemy sobie drukowali 100 zadań i plus plus, a wewnątrz wydrukuj w ten sposób, otrzymalibyśmy zadania do 10, od 0 do 9, a ramiąc plus 1 otrzymujemy wszystkie zadania od 1. Wszystkie liczby od 1 do 10. Tutaj znak razy i tutaj jeszcze raz. OK, i wydrukujmy. Coś poszło nie tak. Spróbujmy domyślić się, co. Niby kod wygląda w ten sam sposób. Może wyciągnijmy to tutaj. Int x rand next int. OK. I int y. Właściwie można to zrobić w ten sposób. I tutaj Y. OK. Jeszcze raz. No i teraz mamy już bez błędów. Jak widać, właśnie bardzo łatwym kosztem otrzymaliśmy generator zadań matematycznych. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać.
Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Zachęcam do właśnie tego typu zabaw, do wybierania sobie może jakiejś klasy i zabawy nią. Warto poznać klasę random, ponieważ często się przydaje. Tak samo jak klasy mat, czy klasa string, która również jest bardzo ciekawa. Do zobaczenia jutro. Jutro prawdopodobnie. Jutro będziemy mówić. Jutro będzie prezentacja, w której będę mówił o podstawach programowania obiektowego i dlaczego właściwie programuje się obiektowo, co nam to daje, jakie typy problemów to rozwiązuje, w jaki sposób dobrze programować obiektowo. Także do jutra, cześć.